No dobrze, jeżeli ten pan myśli, że ja o nim zapomniałem, to się grubo myli. Ja mam bardzo dobrą pamięć. Krótką, ale bardzo dobrą. Gruba rola, ale nie szkodzi. Mam już łuk ubrany. Serio? Stamtąd? Tu? Zasadzka. O, ten był na dwa razy. Ciekawe. Ciekawe, ciekawe. Pan starczą. Tu jestem bezpieczny, tak? Okej. Okej. No to zobacz. On dostaje obrażenia stąd, czy nie dostaje obrażeń? No teraz go nie trafiłem w ogóle. On w dalszym ciągu za 7 dostaje, tak? Nie, muszę być jednak gdzieś bliżej jego. Dobra, może tutaj. ...45, jedziemy go. Okej. Large Titanite. Dobre i to. Ale myślałem, że uda się go zabić. A nie, że koleś spierdzieli. No i mam nadzieję, że on nie wróci tutaj. Mam nadzieję, że gdzieś nie siadł też w innym miejscu. No nic. Wracamy do bazy. Dobra, słuchajcie, smok nam spierdzielił, ale my mamy inne ważne rzeczy do roboty. Ale zanim, jak zwykle, zanim, powiedziałem, że wszystko sobie załatwiliśmy i w następnym odcinku, czyli tym, będziemy mogli już iść prosto walczyć dalej, to nie, mamy kilka rzeczy tutaj do zrobienia. Jest też kilka rzeczy, które zrobiłem, jak smacznie sobie spaliście, między innymi, o tym to może później, ale... łuk plus 3, tak, żeby czasami coś tam się strzeli, żeby jednak jakiś tam damage był z tego. Claymorka na 4 to już robiłem przy was, także tyle, ale najważniejsze to, pamiętacie, mówiłem, z Hollowingiem jest tak, że im więcej umieramy, tym ten poziom jest większy i mamy większą możliwość znalezienia jakiegoś dobrego przedmiotu z przeciwników. No to miałem 5, teraz mam 30, trochę pospadałem, trochę się pozabijałem, żeby podnieść ten, a głównie chciałem, żeby YOLO mi tu jeszcze jakiś poziomik zapodał, więc zobaczmy, czy to się udało.
Boję się zdjąć już tą moją czapkę, bo wyglądam pewnie już jak... jak winogrono, które jest rodzynką. Tak, zacznijmy. Ponieważ to jest taki darmowy, powiedzmy, nazwijmy go, to ja chciałem sobie tutaj... Co ja chciałem? Vitality... Może Vitality sobie podbijemy. O, widzicie, mam jeszcze jeden. To jeszcze do 20. I jeszcze trzeci. Ach, czyli już było 5. Dobrze. Tak, on teraz sobie... Teraz zróbmy sobie sweet focie z nim, bo on generalnie... O, stryk, bo on nie będzie żył, jak wrócimy. Także YOLO. Zobaczmy jeszcze na drugą stronę, bo pamiętacie, podnieśliśmy ten tom cudów napisany Braillem, a mamy niewidomą panią od cudów, więc może jej się to przydać. Oh, champion of Ash, do you wish to hear a tale? Mhm. Oh. Ooh. What's this? Champion of Ash, this divine tome is forbidden. Chyba zwaliłem teraz. These are dark tales of things that lurk deep within men. These stories would not please you. Kurczę, tego ja nie chciałem wdawać w takim razie. Pomyliłem się. Of course, if you insist, I will read them for you. Może się da jeszcze jej odmówić. Only the little creatures that nib. Niestety, zwaliłem. Tego tomu nie powinienem jej dawać. Have a pleasant journey, champion of Ash. Ale może jak damy jeszcze drugi, ten dobry, to jeszcze może uratujemy ten quest. Szkoda, nie widzicie? Nie przeczytałem, który to był i... Tu, tak, baba z Radomia, wieśniak od czarów, okej. Okay. Idziemy. Dzisiaj nie będzie długi odcinek, niestety. Zmartwię tych, którzy proszą o 3-godzinne odcinki, ale niestety tak pewnie nie będzie. No chyba, że mnie gdzieś zaczną mordować, nie wiadomo ile razy, to wracamy do Cleansing Chapel. Pamiętacie tego wielkiego olbrzyma pierwszego, którego przebiegliśmy górą, mówiłem, żeby na razie sobie darować te przedmioty, które tam są. No to chodźmy je pozbierać, żeby było już tak, że mamy wszystko w tej katedrze wyczyszczone. A, zastanawiałem się też po moich ostatnich rozmyślaniach nad jakąś szybszą bronią, żeby mieć na zapas i mam ten mój toporek taki z tym ciemną magią, na plus jeden zrobiłem. Później będę miał trochę więcej tych podstawowych kamyków, więc go będę starał się gdzieś tam też z tyłu sobie levelować. To zawsze dobrze jest mieć coś. Będzie kilku bossów później, którzy raczej wymagają szybszego lania niż takiego raz, a mocniejszego. A taki jest Claymore. A o sztylecie to pewnie jutro dopiero. Widzicie, i teraz możemy sobie spokojnie przebiec. Dusza, pierścień. Zobaczmy, który to jest. Lloyd's Sword Ring. Czyli boostuje atak, kiedy życie jest na maks. Ale ponieważ my nigdy praktycznie nie mamy życia na maksa i bełty jeszcze, to nie będziemy się specjalnie tutaj tym przejmować. Gdzie poszedł ten kolo? O, tu jest. Jezus, chłopie, się przestraszyłem, że zniknąłeś gdzieś. Już miałem dzwonić do twojej mamy. Gnojek z kuszą. Aj.
Chodź, jak jesteś taki mądry, no. 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 I co? Po co ci to było? Ale nic, my wracamy sobie pod ognisko, bo my idziemy w drugą stronę. A tu musielibyśmy znowu naokoło, tam dołem. Woda, grube rolki. Nie, nie. To nie ma sensu. Wróćmy sobie tędy. Chciałem przy okazji powiedzieć wam mniej więcej, jak się zaczęła moja historia z Soulsami. Zaczęła się od Demon Souls, ale przyznam się bez bicia i myślę, że jest sporo takich osób jak ja, którzy odbili się od tej gry. Tak samo było ze mną. Ja totalnie, absolutnie nie rozumiałem tej gry na początku. Czemu? Czemu tracę wszystko, jak zginę? Czemu muszę jeszcze raz to przechodzić? Czemu? Czemu przeciwnicy są tacy ciężcy? Gdzie jest jakiś easy? Naprawdę, no, na początku nie rozumiałem tej gry. Dopiero po jakimś takim hypie YouTube'owym, czyli Epic Name Bro, German Spy, gdzieś, kiedy to się zaczęło, to właściwie wróciłem i od tej pory miłość do Soulsów. Dobra, idziemy teraz tam, gdzie mamy iść. Tu pamiętacie, otworzyliśmy drzwi z windą na górę. Tu jest pan, który wcześniej, pamiętacie go, tam kajtowaliśmy go, żeby spadł na dół. No to teraz już nie trzeba go kajtować, można go spokojnie ubić. Gdzie to jest początek tutaj Mistrzostw Świata w zasadzkach. Jak tu ładnie. Dobra, nie przyszliśmy tutaj po widoki. Chociaż widoki są niesamowite. O, tam na przykład YOLO. Pierwszy raz YOLO był. Tam na tym murku. A po drugiej stronie będziemy jutro chyba. Ten pan, nie wiedzieć czemu, daje nam po śmierci pierścień. O, tak po prostu. Deep Ring, który, jeżeli dobrze pamiętam, zwiększa, slot nam daje. Gdzie jest Deep Ring? Tak, daje nam dodatkowy slot na czar. Tu trzeba uważać. Tutaj jest dalsza część Mistrzostw Świata w zasadzkach. Tu się odbywa właśnie. I tu musimy się... Hop! Ja lubię, jak spadam w takie miejscówki, robić ten zamach mieczem. Taki, wtedy wiem, że on nie zrobi mi nigdy rolki do przodu. O, zaczynam. Zaczynam od smurfów, klasycznie. Smurf dalej nie jest na raz. Szkoda. Mimo, że Claymore plus 4, to smurfy są na razie. Tu jest pan z toporkiem schowany, którego nie mogę nie wiedzieć czemu zaznaczyć. Nie trzeba było wstawać, star. Trzeba było leżeć, udawać. Ja bym tak zrobił na twoim miejscu. Tu są takie ten, ale możecie bić po tych murkach ile chcecie. Tu nie ma ukrytej ściany nigdzie. Za to są smurfy, które wychodzą. Kurczę, no taki malutki paseczek życia im zostaje po tym jednym ciachnięciu. Poza tym mogę, tu sobie pójdziemy zaraz. Poza tym mogę otworzyć sklep z tymi smurfetkowanymi kapeluszami. Mam ich chyba już 10. Wow, rozbił mi gardę. No chodź. Masz pół życia. Ja mam 3/4. Zobaczymy, kto mi lepiej na tym wyjdzie. Nie? Nic nie zostawisz? A to co to było? Coś z dołu? Słuchajcie, ja się rozglądam, bo tu wiem, że jest pełno smurfów. O! O! Co ja mówię? Wszędzie. Gdzie się nie rozejrzysz, to wiszą smurfy gdzieś po sufitach. Aj, kurde.
A, ty drań. Pamiętacie tą taką miejscówkę, którą mówiłem, że trzeba przeskoczyć tam, żeby wejść, tu nic nie ma, żadnych przedmiotów, są tylko smerfy, no to jak wcześniej dzieci robicie to na raz, to można wejść i wyczyścić z tej zasadzki. O tych jęzorach porozmawiamy już właściwie zaraz, już niedługo. Tylko tu się trzeba skoncentrować, moi drodzy. Tu nie jest łatwo. Tu nie jest łatwo. Pójdziemy najpierw w prawo. Tu jest smerf, jeżeli dobrze pamiętam. Dobra. Smerf się spierdzielił. Uważajcie, jak wyprowadzacie ciosy. Zawsze on ten robi taki jeden krok do przodu. Aj, chciałem tak szybko, tak bezczelnie mu to podebrać. Spadł? Spadł. Prawidłowo. Tam jest drugi. I trzeci. Chyba ten, który jest nad moją głową, ma kuszę. Więc trzeba uważać. Ale my się nie będziemy tutaj z nimi lali. To nie ma sensu. My chcemy sobie spaść o tam. Tam chcemy spaść. Tego smerfa może jedynie się pozbądźmy. Chodź. Wiecie co? Ja sobie wyjdę i wejdę tym drugim przejściem. Wtedy będę miał pewność, że ten mnie gdzieś nie zacznie ścigać. Lepiej być ostrożnym. Lepiej być ostrożnym niż jeszcze raz tutaj wszystko powtarzać. Widzicie? Tam jest ten koleś. A my musimy zeskoczyć o tam. Czyli wejdę sobie tędy. Postaram się nie dostać bełtem od tamtego. Wejść tam i się spierdzielić tam na dół. Tak, pierwszy plan już nie poszedł. Och! Siedem. Kurde, mam wrażenie, że gdyby mnie nie sieknął ten drugi raz, to by się udało. No dobrze, dobrze, niech i tak będzie. Myślałem, że mój siódmy raz będzie na czymś lepszym niż grawitacja, ale no. Nie zawsze mamy to, co byśmy chcieli mieć. Nie, on nie daje pierścieni w nieskończoność. Co to daje? Trochę więcej kas. Hop. Smurf? Halo, Smurf? Jest, okej. Na pchnięcie są na raz. Tego mogę olać w sumie. On mi chyba... Nie mogę olać, bo on jest z tych właśnie, którzy lubią zachodzić. Już pamiętam, że olewanie tego pana jest niewskazane. My sobie tu rachu ciachu z tym, bo ten zawsze nas zauważy. I wtedy pan z toporem... Ale ten smurf tutaj jest... Jeszcze strzela do mnie ze strzałek. Kościu. Idź sobie. Tam wzięliśmy ten przedmiot, także możemy chyba olać resztę smurfów.
tylko rozglądnijmy się, czy któryś za nami nie pójdzie. Chyba nie. Tu jest ten gnojek. Gdzie jest reszta smurfów? O! Chyba pan z kuszą chyba już do nas próbował. Chciałbym go trochę tutaj tak... Juhu! Chodź za mną i spierdziel się na dół. No, no, chłopie, gdzie? Taki brutal. Chcesz się bić? Chcesz się bić? Nie, 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 nie chcę się bić. Żartowałem. Żartowałem, kurde. Sześć estusów. Ale nie, ma, nie, nie, nie przejmujcie się, tutaj można śmiało sobie łyknąć. Tu jest zaraz ognisko. Pudło. Nie trafisz mnie. Tutaj. O, właśnie. I teraz spadamy. Mhm. To jest robal. Ciężko mi powiedzieć, jak taki robal zostaje Gandalfem, ale temu się udało. Tu jest mała zasadzka klasycznie. O, o. Dobra, dobra. Już, już, wszyscy, tak? Boże drogi. Ksilito grube. Fuj. Fuj. Blech. Można tutaj między nimi? Nie, on nie, nie da się. Szkoda. I tu jest ta trzecia brama, o której wam mówiłem. To jest jedyna, przynajmniej tak mi się wydaje, działająca. Tam byliśmy po drugiej stronie, tam są te duże drzwi do ogniska, tam się idzie do bossa, widzą na dół, ale to za chwilkę, bo tu są jeszcze schody. Co tu ludzie napisali? Be wary of up, but grub. Tu mamy podobną sytuację. O. Jelito Gandalfa. Wow! Zapomniałem, że was jest tutaj aż tyle. Tu jest ognisko, więc ja nie będę tu ryzykował. O, jeszcze mnie obrzygał. O! Muszę was zmartwić, chłopaki, ale ja jestem przygotowany. Mam cały czas... Cały czas mam pochodnie na sobie. A ten pan, który udaje, że jest... Aha, ja tu jestem, wiecie... Będę udawał, że się nie ruszam, to... To nikt mi nic nie zrobi. No więc ten pan... Daje nam czerwony kamień. Tutaj wszyscy PvP się ucieszą. Kolejny zestaw małych drzwi. Ognisko. Klap. Tu jest, jak zabiliście Kirka, to jest jego cały zestaw. Fajny jest, czekajcie, muszę zobaczyć.
dużo ma takich odporności fizycznych, ale... Zresztą zróbmy sobie fashion sauce szybko. Mamy dzisiaj dużo czasu, więc... O kurde, mam nawet wow, mam lekką rolkę z nim. Fajnie, podoba mi się. Wszystko jest z kolcami, taki sadomach. 65, ciekawe. Ale ona nie jest lepsza niż ta. No nie jest, widzicie, jest więcej na ogień, na lightning jest więcej odporności. No i fizyczne też są. Niestety. Nie lubię, znaczy lubię jak wygląda ta upadłego rycerza, ale nie lubię to, że wszyscy w niej biegają. No ale cóż, przynajmniej będę inny i sobie założę czapkę smerfetkę. O. A tu, moi drodzy, jest buracki zakon wieśniaków, czyli czerwoni. Nie wiem, czy uda mi się, bo jest, czytam wiadomość. Chest ahead. Jakie chest ahead? A jej chest ahead. Okej. A czy ja mogę już? I tu, jak nie chcecie sobie spierdzielić chyba dwóch oddzielnych questów pobocznych, to nie polecam. Nie polecam. Więc na razie nie. Poza tym, czemu mielibyśmy do ciebie przystępować? W ogóle gardzimy. Gardzimy czerwonymi. Go niebiescy. Flaszka. Sobie jeszcze przygotuję. Tutaj coś, powiedzmy, to nam się nie przyda, ale nam się przyda na przykład. To jest jedno tylko, tak? Ale jedno nam. Jedno powinno wystarczyć. I idziemy na bossa tej katedry. Aha, jeszcze ci są. Czy mógłbyś w inny dzień? W inny dzień, słuchajcie. Jestem zajęty. Zajęty jestem. Nie mam czasu się z wami tutaj certolić. Aha. Może jutro. Widzicie, gdzie ta brama? No i gdzie? Gdzie ona ma niby prowadzić? Jaki jest sens tej bramy? Czekajcie, tu jest winda? Jest, dobrze. Ja sobie ją wyślę na górę, gdyby numer 8 mnie tutaj miał zaskoczyć. No, ale byłoby miło, jakbym jeszcze wcisnął. O. Tu jest kilku gości, jest dwóch tych rycerzy, więc pozwolicie, że ja w największy tchórzowski sposób ich po prostu ominę. A tam nie ma żadnych przedmiotów, więc nic nie tracimy. Za to tutaj już jest boss. A gdzieś tu był znak, chcę wam pokazać. Albo i nie. Albo i nie. Byłem przekonany, że gdzieś tutaj jest znak. Czy ja mam... Czy ja jestem trupem, czy ja jestem... A, widzicie, nawet nie zapomniałem, że zginąłem przecież i się nie ten. O, wszystko się zgadza, jesteśmy online. Henry of Astora. Tak się zastanawiam, czy ją brać, czy nie. A, wezmę. Generalnie z bossami jest tak, że jak bierzemy NPC-a do nich, to delikatnie więcej mają życia i trochę delikatnie bardziej boli, jak dostaniemy od nich. Ale to jest dobry boss, żeby iść samemu na przykład, ale chcę wam pokazać, jak jest z nią. Bo są bossowie z kolei, których naprawdę warto brać NPC-a, bo wtedy on się na nich gdzieś tam... I to jest boss pod tytułem Grafberka.
Widzicie ten czerwony płomyk? Teraz przeskoczył z tego na tam. I pierwsza faza polega na tym, że musimy dojść do tego, który świeci się na czerwono i go normalnie na świecie zaciukać. To nie będzie zawsze tak kolorowo wyglądało, więc... Na przykład... O właśnie, zaczyna się plucie ogniem. Ważna jest agresja, wiecie? Ważne jest, żeby cały czas tego gościa szukać i atakować. Żeby nie robić jakiś rolek do tyłu, zaczynać się leczyć, tylko... Non-stop atak. Widzicie, teraz zaczyna się druga faza i obok niego pojawili się dość mocniejsi. Dobra, ja się muszę wycofać trochę i sobie łyknąć. Nie wolno pozwolić im takiej czarnej kuli, oni będą... O, tamci już robią to. Tego pana trzeba zatrzymać. Oh boy. To jest... Nie wolno. Nie wolno wam tego robić. Nie macie pozwolenia. Agresja. Agresja jest kluczem tutaj. Widzicie? Mała lalka, która jest kluczem. No i duszę dostaliśmy po nim. Fajny jest dźwięk tego miecza. Fajnie w ogóle efekt wygląda tego prądu na mieczu. Tu możecie sobie chodzić do woli, dookoła. Nie ma nic. Także zaoszczędzę wam czasu i powiem wam, że nic tam nie ma. A my wracamy do Javiry, naszego Cripsa, i zobaczymy, czy jakieś nowe dialogi mamy. Witajcie, witajcie, proszę, rozgośćcie się. Co masz, kochanie, do powiedzenia nam? Oh, and we meet again. We spoke before on the road of sacrifices. A walczyliśmy przed chwilą? I'm well pleased to see you safe. We reached the Cathedral of the Deep, but Aldrich's coffin was empty. The man-eater must have left for his true home. The little doll in the empty coffin told me. Aldrich is said to hail from Irithyll in the Boreal Valley, an ancient fabled city. A pilgrim told me that the city lies beyond Farron Keep, and so becomes our destination. No dobrze, no skoro wyjdziecie do Farron Keep, no to my się też tam udamy. Coś jeszcze? Aldrich's honest home is Irithyll in the Boreal Valley, an ancient fabled city. A pilgrim told me that the city lies beyond Farron Keep. Mhm, to samo. A czy pan, który nie ma języka, robi coś nowego do powiedzenia ma? Tak, dziękujemy. Dziękujemy. Lucek. Słuchaj, jest sprawa. Jest nowa dusza. Co masz dla nas? Nie. O, to na przykład mamy. Nowy czar. Fire Darkened Souls. Sediment. No nie czarujemy, więc nam się nie przyda. A kolejną... Tyle? Stary. O nie, to jest. Cleric's Candlestick. To jest pałka, która jest niby miecz, ale można też rzucać czary. The deacon under the guidance of Archdeacon MacDonald became both clergyman and sorcerers. Guiding light. Jeszcze świeci. Boże. Dobre by było do Minecrafta. Świeci, strzela i można bić.
Nie, nie będziemy tego. Chociaż jakie to ma stacje? Chciałem zobaczyć. 8, 12 i 12... A faith, czyli nie czary, tylko cuda. Okej. Lucek, ale musisz... Musisz lepszy ten towar. Na razie nie mamy tu w ogóle nic od ciebie, co byśmy chcieli. Maruda. Co powiesz? No. To samo. Koleś się zaciął na jednym zdaniu. Messi, jest. Tak, ten dalej chce, żebym był gnojem. Nie, Messi. Nie będziemy tak jak ty. Z nimi rozmawiałem. Pani to zazwyczaj dotknie mnie w różne miejsca. Dla tej nie mamy popiołów. Tu nie mamy w sumie kamieni. Babcio. Oh, hello. And in one piece. Mhm. You can keep the ring. Tak, on cały czas nam powtarza, że ten pierścień Loretki możemy sobie trzymać. O, widzicie? Nie. Jolo. Ale mamy zastępstwo. O, prithee. Art thou good Yol's master? I am Uria of Londor, a close friend of his. Thanks to thee, Yol's soul is redeemed. Allow me to express my gratitude in his stead. Jest Uria, zwana Julią, dla tych, którzy nie wymawiają R. Another matter. That a lord art thou not? Bearer of the dark sigil, and our lord of hollows. For the time thou remainst our lord, we of Londor shall serve thee. And I, of course, am also thine. Ona ma generalnie te same przedmioty, które miał Yolo. Kilka jest tutaj, na przykład Purging Stone, który leczy nam ten taki obrzydliwy wygląd, tak? I Hollowing, ale my tego nie chcemy robić. My chcemy mieć jak najwyższy. Trujące sztylety do rzucania. Fajna rzecz. Chociaż już tłumaczyłem wam, że trucizna w tej grze niestety jest taka sobie. To nie jest ta sama trucizna, która była na przykład w dwójce. Londor Braille Divine Tome. To jest tom dla naszej pani od cudów, ale nie pamiętam, czy to jest ten dobry, czy zły, więc poczytam i w następnym odcinku ten sprawdzimy. Czekaj, co to jest jeszcze? Dark Hand, to jest, pamiętacie, ten taka tarcza jakby. Tylko 65 niestety fizycznych, więc jak fajnie by nie wyglądała, jak dużo by ciemnej magii nie odbijała, to niestety fizycznych 65 to jest za mało dla mnie. Untrue Dark Ring. Retain human appearances while holding. Czyli jesteśmy zawsze piękni. Zawsze piękni jesteśmy, nawet jak nie jesteśmy. Untrue White Ring. Take the appearance of the Phantom. Czyli jak komuś wejdziemy do gry, to nie jesteśmy różowi, czerwoni, czy tam jakiś... albo jak ktoś wejdzie do nas, to ciężko jest poznać, którym jesteśmy fantomem. I pierścień poświęcenia. 3 nawet ma. 5000 kosztuje jeden. No dobrze, coś jeszcze powiesz? Oh, good hollow. I'm afraid I must say. Orbeck of Vinheim is a cause of much consternation. He proclaimeth himself Lord of Hollows. If left alone, he may one day imperil thy rule. Fall to this matter yearly, else we are unraveled. Decisiveness is the mark of a true monarch. Decisiveness. No dobrze, jeszcze coś? Orbeck of Vinheim is a cause of much consternation. If left alone, he may one day imperil thy rule. Fall to this matter yearly, else we are unraveled. Ona nie lubi się z Olkiem czarodziejem. Ciekawe. No, to też będzie Olku teraz tutaj jakieś siać ploty.
Zobaczmy, zapytajmy się Olka, czy on też ma jakieś wąty do Julii. Olek, chodź tu. Back again, I see. I suppose this means you're after source. It is folly to claim lives recklessly, friend. Do not be tempted. No matter the victim's stature, every killing has a consequence. Even as I bloodied my hands, I never realized this simple truth. There I was, the very definition of a fool. No, z trutu to tu majtki z drutu generalnie. Nic ciekawego. Czy masz coś ciekawego dla mnie? Nie masz. Tam nie pójdę na razie, sprawdzę z tą książką. Możliwe, że już spieprzyłem jej quest, ale może się jeszcze da uratować, gdy damy drugi dobry tom. Baba z Radomia, nie ma nowych popiołów. Baba z Radomia. Jak ona chce, żeby ludzie uwierzyli, że ona przynosi jej popiół i ona nagle ma przedmioty. Tak, z popiołu robi przedmioty. Jasne. Level? Chciałbym sobie trochę siłę podciągnąć. Farewell, Ashen. Tego sprawdzaliśmy, tego, ale nie sprawdzaliśmy jeszcze Paczewskiego. Zobaczmy, czy Paczewski coś wymyślił ciekawego. Paczu. Oh, hello again. Welcome to Patch's Boutique of Wonders. Can't resist it, can you? My sumptuous selection. Paczes już ma nawet nazwę na sklepie. Założę się, że nawet licencję gdzieś załatwił lew. I see you've met Greyran, the slinking rodent. But he did me a good turn back in Lothric Dungeon. Doubtless I should do something about that little dead. Well, maybe not. Well, I can hardly believe he's still standing. On ma jakiś powiązany quest z... Dobra, Patches, ja tu rozmówię do ludzi, a ty mi się wcinasz. Pamiętacie babcia Smurfa, możemy wysyłać na różne wyprawy, gdzie on zdobywa nowe przedmioty. I w pewnym momencie on gdzieś tam nam zaginie na którejś tej wyprawie. I będzie można wysłać Paczesa, żeby po niego poszedł. Tak się da chyba dwa razy zrobić. Z tym, że za drugim razem Paczes nie przeżyje tego pójścia. Ale to jeszcze zobaczymy wszystko. Dobra, moi drodzy, chyba mamy wszystko tutaj obgadane, wszystkich ludzi. Jutro miejscówka chyba najmniej ulubiona przeze mnie. Wiem, że powiedziałem to na tych bagnach, ale tam, gdzie idziemy jutro, jest jeszcze lepiej. Ale nie ma tego złego. Są fajne przedmioty, jest fajny boss. Myślę, że na bossie jutrzejszym utkniemy parę razy. To już nie będzie 8. Tylko to będzie 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15 pewnie. Ale zobaczymy. To już jutro. Na razie przykuc. I siemka. Do jutra. Trzymajcie się, papa. Pa.